Pamiętajcie, drodzy, w codzienniku biblijnym i posłuchajcie, jakie teksty biblijne są wyznaczone na dzień dzisiejszy. Otóż pierwszy wyjęty jest z księgi proroka Sofoniasza z rozdziału 3, w którym autor tej księgi pisze tak. Nie bój się, Syjonie. Niech nie opadają Twoje ręce. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie. Mocarz, On zbawi. Drugi fragment pochodzi z Ewangelii Jana z rozdziału 21. Uczniowie wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu. Pierwsze słowo z księgi Sofoniasza przypomina znane powiedzenie. Ręce opadają. I czasem tak jest. Tak czasem się czujemy. Zaskoczeni jakąś sytuacją albo czymś zniechęceni, mówimy, no ręce opadają. Sofoniasz jest prorokiem południowego państwa Izraela, czyli Judy, kilkadziesiąt lat przed najazdem Babilończyków. I to jest taki czas, kiedy wydaje się, że Izrael tak daleko posunął się w odstępstwie i tak mocno zakorzenił w pogańskich religiach, że wszelkie próby pobudzenia narodu do upamiętania spełzają na niczym. Mimo starań króla Jozjasza, który w tym czasie robi co może, aby duchowo przebudzić swój lud. Nasz wiersz pochodzi z trzeciej części księgi. Pierwsze dwie mówią o sądzie, jaki nadchodzi. Najpierw nad Izraelem, później nad innymi narodami. W trzeciej części Sofoniasz mówi o nadziei, jaka pojawi się w Jerozolimie i w narodzie. Mimo sądu, mimo ciężkich czasów, jakie nadchodzą, mówi, nie załamuj się, ludu Boże. Przyjdzie odnowienie. Sąd i doświadczenia, jakie przyjdą, nie mają przynieść zniszczenia, ale oczyszczenie. Bóg obiecuje, że przemiana przyniesie nowy rodzaj uwielbienia dla Boga. I to nie tylko w Izraelu, ale również poza nim. Sofoniasz pisze tak naprawdę do garstki, wśród której będzie obecny Bóg, aby każdy, kto chce, mógł dołączyć i mieć udział w tym radosnym uwielbieniu. To mi przypomina inne powiedzenie, że po każdej burzy w końcu wychodzi słońce. Po każdym doświadczeniu, po każdej próbie, prędzej czy później przychodzi nadzieja. Tak, ma rację ten, kto powie, że czasem utrapienia trwają do śmierci. Zwłaszcza dla prześladowanego Kościoła. Dalej, nawet wtedy, dla wierzących łączy się to z nadzieją, z nagrodą za trud wiary. Podobna rzecz dzieje się w drugim wierszu. Uczniowie wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Co to znaczy dla nich? Trud, zmęczenie, zrezygnowanie. Ale kiedy wydaje się, że wszystko już jest na nic, na brzegu pojawia się Jezus. To On jest źródłem nadziei w całym Piśmie. Bóg w Nim widzi nadzieję dla Ciebie. Przez swojego Syna przynosi przemianę ludzkiego życia, ludzkiego serca. Kto jest dzisiaj Twoją nadzieją? Niezależnie od tego, czy jesteś przygnębiony ciężkim doświadczeniem, czy też zmęczony jak uczniowie, Bóg wskazuje na swojego Syna, jakby chciał powiedzieć, to Jego potrzebujesz dzisiaj najbardziej. To w Nim znajdziesz to, czego szukasz. Wiesz? Rozejrzyj się wokół siebie. Pan jest blisko, jak mówi Sofoniasz w pierwszym rozdziale swojej księgi. Bliżej niż myślisz i bliżej niż czujesz. Dobrego dnia.